Ameryka pełną gębą. Dzień dobry Państwu. Dzień drugi naszej amerykańskiej przygody. Pierwszy dzień sesji nagraniowej z zespołem, który mnie tutaj ściągnął. Dzisiaj skupimy się tak naprawdę na przygotowaniu i pewnie na nagraniach na miejscu. No ale o ile mnie znacie, no to dzień można rozpocząć tylko w jeden sposób. Słodkie amerykańskie ciasteczko. Ogólnie fizycznie to znajdujemy się w dzielnicy Ridgewood, która poniekąd stała się taką troszeczkę polską dzielnicą po tym jak Greenpoint już no taki hipsterski podobno się zrobił. Szukam miejscowy, żeby sobie tutaj gdzieś na kawce pochilluję i zobaczę z czym będziemy się mierzyć zanim przyjdzie zespół do studia, to ja sobie sprawdzę w ogóle jakie mamy graty do dyspozycji. Pokażę Wam, co dostałem od partnera naszego odcinka. A partnerem całego wyjazdu jest Antelope Audio, czyli firma, którą możecie doskonale kojarzyć z tego kanału, ponieważ jest to producent m.in. interfejsu Orion 32+, którego od wielu lat używamy u nas w studiu, to jest serce naszego studia. I firma była na tyle miła, że wysłali mi tutaj do Stanów od siebie z siedziby z Europy paczuszkę. To mamy Mike Axino, a drugą rzeczą jest Zen Go. Jeszcze raz dzięki dla Antelope Audio za tą przesyłkę. Prawdopodobnie jestem zjetlagowany dosyć konkretnie. Spałem 4 godziny, jest w tym momencie 8 rano. I myślę, że to jest dobry moment, żeby was mniej więcej oprowadzić po miejscu, w którym się znajdujemy. Patrzymy na nasz inwentarz, patrzymy jakie mamy mikrofony, no i będziemy rzeźbić. Tutaj z rentala na moją prośbę zostały wypożyczone dwie sztuki AKG C414B ULS, także te stare, fajnie. Tutaj był Electro Voice, tutaj mamy paluszki, oktawy, taki nowy mikrofon C214, o jest MD421 z tych nowych, mamy BT52, mamy Shurów 57 ileś sztuk. O, tu jest SM7. Może mamy jeszcze orzeźbić. To jest nasz zestaw Perl. Jest oczywiście podstawa każdego porządnego zestawu. Działamy z omajkowaniem bębnów, bo oczywiście po bożemu od bębnów będziemy zaczynać. Jedynym naszym takim problemem, zagwozdką na dzisiaj jest ogarnięcie monitoringu. Także będziemy sprawdzać jak to tam porutować, żeby to działało. Także trzeba będzie posiedzieć na tutorialach kilku i sprawdzić. Się uda. No sesja niby budżetowa, niby lepimy, a z drugiej strony jest taka sytuacja. U87. Ale poczekajcie, poczekajcie. Drugi U87. Teraz popełnimy prawdopodobnie jeden z największych grzechów. Mamy starego Neumana i go dogafrujemy, bo nie mamy koszyczka. No, działa. No dobrze, mamy wstępną konfigurację zrobioną, taką na oko. Na overheadach mamy AKG C414B ULS. Na tomach tutaj no, opcja jest budżetowa, czyli SM57, ale myślę, że to da radę. Na górze werbla mamy SM57 oraz oktawę. Na dole werbla mamy drugą SM57. I tutaj mamy oktawę na rajdzie. SM7 jest na hi-hacie. Co mamy Neumana U87 na kickaucie. Bardzo jestem ciekaw tego mikrofonu. Mamy tam w Bloomline rojerki i na korytarzu mikrofon, który przed chwilą gafrowałem. O, tutaj kolejny Neumann U87. I to jest ten starszy, więc zakładam, że będzie brzmiał ciemniej, ale to tylko moje założenie. Ustawiamy teraz gainy na mikrofonach. Używamy preampów. To jest Grace, tak? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Podobno dobre preampy.
Tutaj mamy protulsika, którego już sobie, jak widzicie, po swojemu ogarnąłem. Mamy też drumera, taki signal chain. Będziemy używać z tego preampów i kompresji. Zobaczymy, jak to gada. Podłączony jest kick-in oraz werbel. Wszystko nam tu działa. Tak myślałem, że będziemy mieli problem za problemem, bo to wszystko jest spinane tylko na tą sesję. Także trzeba tak naprawdę na szybko postawić takie małe studio nagraniowe. A wiadomo, że pierwsza konfiguracja takiego studia, no to jest zawsze taka męka, kiedy się generalnie gratów nie zna. Także no, przechodzimy to dzisiaj w tempie szybkim. Nie jest źle, myślę, że dzisiaj już nagramy jakieś bębny, zaraz będziemy wszystko ustawiać, że mikrofony działają, wszystko działa, tylko będziemy teraz robić sam. No dobrze, mamy próbny take wzięty. Tutaj Antelope Audio czeka na użytek. Będziemy wykorzystywać prawdopodobnie przy nagraniu wokalu, bo w tym momencie potrzebujemy interfejsu, który ma więcej niż jeden kanał lub dwa, a mianowicie używamy 15 wlotów przy bębnach, co jak na taki projekt tutaj garażowy. Epicko wyszło. Jadymy? Jadymy. Bębny nagrane, można świętować. O, i zrobię teraz birolka w slow motion, podbijanie drinów, takie będzie fajne. Ta seria nowojorska prawdopodobnie będzie dosyć chaotyczna, ale mam nadzieję, że same okoliczności tutaj przyrody was zaciekawią. No, dla mnie to jest mega, mega doświadczenie i w następnych vlogach myślę, że możemy się już spodziewać jakichś elementów prawdziwych Nowego Jorku. Może się zaczniemy wybierać gdzieś na Manhattan. To tyle na dzisiaj. Z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle. Zresztą widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.